Młodzi ludzie kończąc studia pierwszego stopnia często zadają sobie pytanie, czy warto kontynuować kształcenie, czy tytuł magistra jest im potrzebny, czy warto kolejne 2 lata lub 1,5 roku poświęcić na naukę. Oczywiście każdy sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie i zastanowić się, jak będzie wyglądała jego ścieżka zawodowa. Należy jednak pamiętać, że rozwój zawsze jest opłacalny i nawet jeśli w danym momencie życia wydaje się, że magister do niczego nie jest potrzebny, nie wiemy, co będzie za 2 lub 3 lata. Często bywa tak, że awans na stanowiska kierownicze, menedżerskie uzależniony jest właśnie od posiadania tytułu magistra i wówczas dobrze jest być przygotowanym na taką okoliczność i posiadać wiedzę i tytuł, które są swoistą furtką do sukcesu zawodowego.